Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Jerzy Rudliński jest jednym z najstarszych polskich konstruktorów lotniczych, którym udało się zaistnieć w okresie II Rzeczpospolitej. Jego początki to jednak Rosja carska. W Odessie mieszka jego rodzina, bogata. Pamiętany jest również nie jej majątek, nie tylko, ale i to, że pomogła Jaszce, Żydowi w czasie pogromu, jakie miały miejsce w Odessie. Tenże Jaszka będzie później zwany czerwonym komisarzem, Jaszka Krasny Kamandir, który uratuje życie Jerzemu Rudlickiemu. Dobro wraca do dobra. Rudlicki jest powołany do wojska, zostaje tam lotnikiem, jest zestrzelony, odnosi rany. Wcześniej jednakże, przed 14 rokiem, ukazuje bardzo duże zdolności plastyczne, świetnie rysuje, jest to człowiek uzdolniony. Także do mechaniki. Buduje sam szybowce, otrzymuje list gratulacyjny od Józefa Piłsudskiego, uczy się dobrze, kończy paryską uczelnię ze znakomitym wynikiem i wkracza w świat, który zawsze jest niebezpieczny. Mianowicie w świat zakupów sprzętu za granicą. To z reguły za tym idzie korupcja. Dostawcy zagraniczni chcą upchnąć swoje towary i z tego powodu, bez wątpienia, później to zaszkodzi mu w karierze. Niemniej jednak, kiedy wraca do Polski, to są już lata 20, sam początek, wpada w kolejny wir, jaki istnieje. Mianowicie Piłsudski i jego legioniści są odsunięci, a nawet są zwalczani. W latach 20. na początku nadchodzi era generała Sikorskiego, Zagórskiego, który dokona wielkich zakupów sprzętu lotniczego i z tego tytułu rozrachunki będą trwały do dzisiejszego dnia. Kto jak dobrze bądź źle zrobił. Wcześniej jednakże, jak mówiłem, Rudlicki będzie błyszczał. Weźmie udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Niekto jako szef nawet 16. Eskadry Wywiadowczej w Kijowie. A potem okazuje się bardzo zdolnym konstruktorem właśnie w Lublinie, w Plagie Laśkiewicz. I konstruuje taki niezapomniany, piękny, lekki samolot R-13. Ten samolot będzie na wyposażeniu polskich sił powietrznych jeszcze we wrześniu 1939 roku. Wtedy to będzie już bardzo samolot przestarzały, co nie jest winą konstruktora. Niemniej jednak R-13 to jeszcze jest ostatni przejaw romantyki i latania. Jest otwarta kabina, samolot leci wolno, ma kontaktować się z wojskami naziemnymi. Rudlicki jest w fabryce, która jednakże nie ma tego know-how nowoczesnego. Ta firma będzie musiała upaść. Robią samolot torpedowy. Ja znałem osobiście przyjaciela Rudlickiego, inżyniera Janusza Lankę we Wrocławiu, który potem miał kontakt częsty z Rudlickim, który znalazł się w Ameryce. Przysłał mu swoją prasę lotniczą i Rudlicki mu pisał, kiedy był w Ameryce, robimy takie rzeczy, o których ci nie mogę napisać, są tak wspaniałe. Na Rudlickim najlepiej widać, jak gigantycznego skoku dokonała awiacja, aeronautyka zwana lotnictwem dzisiaj po polsku. Od
ledwie latających machin z płótna, deseczek czy nawet papieru powstają odrzutowe, wyjątkowe, wyrafinowane maszyny bojowe amerykańskie. Rudlicki należy do nielicznego grona ludzi, którzy mają syna. Spotyka go tragedia. Czytałem opisy pogrzebu. Rudlicki był totalnie załamany. Poza tym nie szło już mu w tym emigracyjnym Londynie i Amerykanie go ściągnęli do siebie, docenili. Rudlickiego osiągnięcia w USA są z pewnością pamiętane z tego tytułu, że zaczął zajmować się kwestiami wyposażenia samolotów. Technika była coraz bardziej skomplikowana, wyrafinowana. To były drzwi bombowe do bombowca Martin B-26 Marauder. A potem, co jest mu jeszcze bardziej pamiętane, zajmował się wyrzutnikami bombowymi do Flying Fortress B-17 Boeinga. Mówi się, że właśnie skonstruował na bazie innego konstruktora z Lublina, Świąteckiego. Zbudował to, zmodyfikował te wyrzutniki bombowe. To były bomby 300 kg. Miały torować. No to taka trochę polska przesada. Wiadomo, że była ogromna liczba samolotów, olbrzymia. To było niewyobrażalne. Uderzenie na Normandię było największym desantem w dziejach świata. Rudlicki to należy do kręgu ludzi, których w dużej mierze zmarnowała II wojna światowa. To jest ten nasz polski los. Miał szczęście, kiedy w II wojnie światowej musiał być zmuszony w czasie ewakuacji płynąć znowu przez morze, gdzie czyhały uboty. Tylko dwa dni statek płynął pod eskortą, a potem płynął bez eskorty. Dla niego to było traumatyczne przeżycie, ponieważ wiele statków zostało storpedowanych, a pasażerowie po prostu ginęli. Ale Rudlicki przetrwał tę wyprawę. Umieli wykorzystać jego talent w jakimś stopniu Amerykanie, powierzając mu poważne prace. Bo w samolocie usterzenie to jest ster pionowy i ster poziomy. A więc są trzy płaty. Natomiast on wymyślił V-tail. Dwie tylko powierzchnie. Układ motylkowy. I to zostało opatentowane w samolocie Big Bonanza, który został wyprodukowany w liczbie 10 tysięcy egzemplarzy. Było to usterzenie. Francuzi w swoim szkolnym samolocie bojowym odrzutowym Fuga Magister też zastosowali motylkowe. Ale najciekawsze jest to, że Nighthawk, a więc F-117, pierwszy niewidzialny samolot, ten, który właśnie roztrzaskał, przyczynił się potęgi Saddama Husseina, F-117, też ma motylkowy, ponieważ te powierzchnie dają mniejsze odbicie fal radarowych. One są ustawione pod kątem. I to, myślę, jest absolutnie niezapomniany wkład Rudlickiego. Należy o tym pamiętać. Świat się stał jednobiegunowy na moment. USA pokazała swoją całą potęgę. Także dzięki właśnie Nighthawkowi z usterzeniem, który zaprojektował i opatentował Rudlicki. To jest jego największe osiągnięcie. Pytanie, dlaczego w Polsce się tak udało dochować tak cudownego lotnictwa, wymaga odpowiedzi co najmniej z trzech stron. Przede wszystkim my zaczęliśmy naszą budować niepodległość co najmniej od 1915 roku, kiedy Niemcy tu weszli. Rosjanie w popłochu uciekli. Weszła wielka, piękna władza samorządowa, Polska. Zaczęliśmy budować sądownictwo, administrację. To nie jest tak, że 11 listopada coś zaczynaliśmy. Nie. To już było gotowe. To jedno. Drugie, wrócili polscy wielcy uczeni. Nie pojechali na stypendia na Antarktydę, tylko wrócili właśnie. Przecież Mościcki wrócił dlatego za pensję niższą niż płacił swojej służącej w Szwajcarii. Jeden z tych wielkich profesorów usłyszał: dlaczego nie wrócisz? Niecodziennie Polska się odradza. Stał i wrócił. Więc mieliśmy tutaj wychowaną kadrę już doskonałych uczonych. Jednym z nich,
to profesor Witoszyński, tu blisko jest jego Instytut Aerodynamiczny. On tu był współwłaścicielem fabryki pomp. On postawił naszą aerodynamikę na światowym poziomie. Ale to wszystko zaczynało się dużo wcześniej. To tak jest, jak jest lider, który ma poziom, ciągnie swoich za sobą, uzdolnionych, dobrych, nie zazdrosny, nie przeszkadza im, odwrotnie, cieszy się, żeby zajęli się wielkimi sprawami i zajmowali się. Po II wojnie światowej prawie nikt nie chciał wrócić do Polski. Ja ze wspomnień Stanisława Pawła Prausa, twórcy Karasia, też jednej z najważniejszych postaci naszego lotnictwa, on opisywał, jak zachęcano lotników do powrotu. Zachowano się nadzwyczaj arogancko, odpychająco, a ci, którzy wrócili potem, część z nich została zamordowana w okresie rozgrywek. To były te pokazowe procesy, Rybsoń między innymi, Ścibior, zamordowanie ludzi, Jungraf, wymienić. Oni wrócili po to, żeby umrzeć. Nawet nie mają grobów. Znałem ich kolegów tu w Warszawie. Opowiadano mi major Schubert, to było lato 81, tak upalne. Każdego dnia drżałem, każdego dnia, że przyjdą i po mnie. Każdego dnia. I pan sobie nie wyobraża, co to za strach. Rudlicki, co ciekawe, dla nas tu żyjących, jest pochowany na Florydzie, w polskiej Częstochowie. Zmarł mając 84 lata.